Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, jak można pracować z teksturami i dzisiaj kontynuujemy temat związany z zakładką Influence. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, co robią opcje w podpanelu Shading. Na początku do sceny dodam sobie kulę. Tę kulę przeniosę na drugą warstwę, tam gdzie mam kamerę i światło. Do kuli dodam Subsurf na poziomie 2 i ustawię Shading na Smooth dla tej właśnie kuli. W kamerze, czy też patrząc przez kamerę, widzę, że wygląda moja kula całkiem dobrze. Ustawię ją na środku, zrobię render. No i to jest standardowy materiał. Ten standardowy materiał teraz otrzyma nowy materiał, który będzie domyślny. I zakładka, o której powiemy dzisiaj, którą będziemy zmieniać za pomocą tekstur, to jest zakładka Shading. Dodaję w takim razie do obiektu nową teksturę. W tej teksturze wyłączam kolor na zakładce Influence. No i teraz zobaczymy, co można zrobić za pomocą zakładki takiej jak Shading. Pierwszą opcję mamy Ambient. Oznacza ona wpływ światła środowiskowego na obiekt. I teraz jeżeli mam standardowy render, który wygląda w ten sposób i zrobię render z włączoną opcją Ambient, to nie zauważę żadnej różnicy. No i o co chodzi? Otóż sprawa polega na tym, że obiekt, który jest oświetlony światłem środowiskowym, to światło na początku musi mieć w ogóle włączone. A więc włączę to światło. Tutaj mam Environment Lighting. No i teraz mój obiekt zrobił się całkiem biały. Jest tak biały, że prawie że świeci. No i teraz bierze się to stąd, że obiekt ma już włączoną reakcję na światło. Jest to parametr Ambient w panelu Shading w zakładce z materiałami. I ten parametr Ambient jest ustawiony na 1. Poza tym mam także u siebie parametr Ambient ustawiony na 1 oraz jest taki magiczny slider w tym całym panelu, który nazywa się DVAR, czyli Derived Variable, czyli tak jakby otrzymana z poprzednich ustawień wartość. Przynajmniej ja to tak rozumiem. No i teraz ta wartość jest tutaj troszeczkę myląca, ponieważ tak naprawdę powinienem ustawić swoje intensity tego ambientu na 0 w panelu materiału. Wyłączyć ten ambient powinienem. Wtedy się jednak okazuje, że tekstura w ogóle na obiekt nie wpływa. Ona wpłynie na obiekt, jeżeli chociaż odrobinę ustawię na coś więcej niż 0 w tym panelu. Niech to będzie bardzo mała wartość. Próbuję teraz ustawić coś bardzo małego. O, na przykład 704 milionowe części wartości. Czyli praktycznie rzecz biorąc 0. Wtedy okazuje się, że moja tekstura na cały mój obiekt wpływa bardzo ładnie. Rzecz polega na tym, że jeżeli w parametrze ambient jest jakakolwiek wartość większa od 0, to wtedy dopiero ten ambient jest w ogóle włączony. Natomiast wartość bliska 0 wyłącza go prawie całkowicie, więc jego wpływu tutaj nie ma na obiekt i bez tej tekstury obiekt powinien być całkiem czarny. Wyłączę. No i widać, że świeci mi tylko zwykła lampa, którą mamy w Outlinerze, a tło jest czarne, czyli ten cień, który tutaj mamy. Więc teraz shading mogę regulować za pomocą normalnego slidera, powodując, że będę miał mniej lub bardziej ładnie oświetlony obiekt. On będzie reagował na światło, przy czym widać, że zareaguje dosyć dziwnie. Otóż ten parametr może być również ujemny. Jeżeli jest ujemny, to w tym momencie zamiast zdejmować siłę świecenia, będę ją dodawał. I widać, że przy wartości już minus 0,3 z kawałkiem ten obiekt zaczyna znowuż straszliwie świecić. Czyli można powiedzieć, że odbija niemalże, znaczy, że odbija więcej światła niż na niego pada. Co jest samo w sobie dosyć ciekawe i można to wręcz pomylić z parametrem emit, który jest zaraz dalej. Tutaj chodzi o to, że to takie dziwne zachowanie, mylące trochę, związane jest właśnie z tym, że mamy jakby źródło parametru, czy też źródło wartości podniesionej powyżej zera w dwóch miejscach. Jedna wartość jest tutaj. Jeżeli ten ambient pozostawię na 1, wtedy oczywiście dostaję maksymalną wartość i nic nie widać. Natomiast ten ambient mogę zmieniać za pomocą również parametru DVAR. To jest parametr, który dotyczy kilku różnych ustawień, na przykład właśnie ambientu, ale również intensywności specular, odbicia, emisji, alfy, kolorów odbitych i jeszcze dodatkowo przezroczystości takiej przejrzystej. Więc ten parametr będzie mi zmniejszał oryginalną wartość ustawioną w panelu materiału. Jeżeli ustawię tutaj na 0 ten parametr, to będzie dokładnie tak, jakbym zmniejszył wartość ambientu do 0, z tym, żebym jej nie wyłączył, pozostałaby nadal włączona. Tak samo jest z emitem, transluency i innymi parametrami. Więc jeżeli teraz ustawię sobie ambient na 1, domyślnie, zostawię go bez zmian i włączę sobie shading na ambiencie, czyli też ten parametr w tym miejscu i DVAR zmienię na 0, wtedy dostanę eleganckie oddziaływanie tekstury na ten właśnie parametr. Jeżeli będę zmniejszał, to oczywiście będę miał nieco mniejsze świecenie, ok? Znowuż ono schodzi do wartości maksymalnej tak dziwnie, a potem następuje jakieś przełamanie. Przy wartości niziutkiej, małej, ujemnej mam nawet lekko przyciemniony obraz,
który później robi się znowuż coraz jaśniejszy. Więc jest to dosyć dziwnie działający parametr, ale można go jakby zrozumieć właśnie w ten sposób, że najpierw muszę zmniejszyć jego wpływ za pomocą tego slidera. Dobra, teraz mamy następny parametr, który nazywa się emit. Zrobimy standardowy render, widać, że jest zdecydowanie zbyt jasny. Jeżeli devar zmienię na 1, jest nadal zbyt jasny. O, ciekawe dlaczego. Zobaczmy, co się dzieje tutaj. Tutaj mam emit wyłączony. No, a wychodzi zupełnie bezcieniowo. Widać, że znowuż jakiś dziwny błąd albo cokolwiek gdzieś pozostało nieustawione. No dobra, w takim razie nie widzę tutaj przyczyny. Usunę w takim razie tę teksturę, zrobię render. No i widzę, że niestety również w materiale jest jakiś problem. Coś tutaj musiało się stać. Usunę zatem materiał. I zrobimy sobie nowy materiał. Nowy materiał renderuje się dokładnie tak samo. Nie wiem, czy ja coś tutaj zmieniałem, czy nie. Wyłączmy w takim razie światło środowiskowe. No i teraz już jest OK. Więc tak, mam zwykły materiał. W tym materiale parametr emit wynosi 0. A więc ten materiał nie jest w ogóle materiałem świecącym. Teraz w teksturze, którą dodam, ustawię sobie parametr emit na 1. Tak po prostu. To powoduje, że tekstura świeci z siłą 1 na całej objętości, czy też całej swojej powierzchni. Tutaj widać było też, że jeżeli włączyłem kolor, to ten kolor również świecił, co powoduje taki całkiem fajny efekt. Natomiast ten parametr emit mogę spokojnie zmniejszać, dostanę wtedy troszeczkę słabsze świecenie, powodujące, że w granicach określonych barierą cienia mam coś jaśniejszego niż taka zwykła czerń. Emit może być również ujemny. No i oczywiście to doskonale przepala całą scenę, ponieważ wszystkie miejsca, które były ciemne, teraz świecą prawie że maksymalną wartością. Minus 1 to jest podobny efekt do tego, co miałem w przypadku ambient, z tym, że teraz proszę zauważyć, że światło ambientowe nie jest w ogóle włączone, a obiekt i tak jest jasny. Ta jego jasność nie wynika z oświetlenia, które jest dookoła niego. On świeci sam po prostu swoim wewnętrznym światłem. Oczywiście, jeżeli będę zmniejszał parametr divar, a będę miał włączony wcześniej jakiś parametr emit, no to oczywiście ten emit może zostać wyłączony. Ok, teraz na przykład obserwuję taki parametr jak wyłączenie tego emit. No i zwiększając parametr devar dla emitu, mogę również powodować, że będzie on miał jakieś wartości maksymalne. Teraz następny parametr to jest parametr mirror. Mirror jest to taki parametr, który określa, jak bardzo obiekt odbija światło i teraz teksturą mogę mapować odbijalność. A żeby to pokazać, trzeba by mieć najpierw co odbijać. W związku z tym dodam do sceny jeszcze kilka obiektów. Niech może na początku ta kulka ma standardowy rozmiar. Dodamy sobie także cuba, którego postawię na wysokości kulki lekko z jednej strony i z drugiej. I zobaczymy teraz, jak to się będzie prezentowało w kamerze. No nie jest źle. Niemniej jednak obrócę troszeczkę te cuby tak, aby one rzeczywiście się w kulce mogły odbijać. Teraz jak zrobię render, oczywiście nic się nie odbija, bo kulka nie jest jeszcze materiałem, który umie odbijać światło. A więc muszę włączyć coś takiego jak lustro w materiale. Włączam lustro. Jeżeli ustawię sobie odbijalność na maksymalną wartość, wtedy kulka będzie doskonale odbijała oba te cuby. Jednocześnie sama odbija kolor otoczenia, w związku z tym samej kulki nie widać. Widać tylko odbite otoczenie. Można to poprawić oczywiście parametrem Fresnel, powodując, że kulka będzie mniej lub bardziej lustrzana. No i teraz wygląda dużo lepiej. Teraz przyjrzyjmy się temu, jak działa ten parametr sterowany poprzez teksturę. A więc Fresnel ustawię na 0. Odbijalność również na 0, kulka nic nie odbija i teraz dodam do tekstury parametr, który będzie wymuszał na niej odbijanie światła. Ok? Jak widać, nic się nie odbija. Weźmy sobie, pomanipulujmy parametrem divar. Jak widać, nic z tego nie wychodzi, a więc trzeba włączyć tutaj odbijalność. No i teraz mamy elegancko odbite światło, z tym, że dodatkowo ono się zabarwia na kolor różowy. I ten parametr określa tak naprawdę, że to, co kulka odbija, będzie zabarwiane określonym kolorem. Oczywiście jest tutaj takie coś jak kolor odbicia. To jest kolor, który mogę ustawić na kolor zielony. No i standardowy kolor będzie się, wszystko standardowo będzie odbijało się na zielono, natomiast tekstura na tym dodatkowym odbiciu będzie jeszcze mi zabarwiała swoim własnym kolorem odbicia, powodując, że one się będą odbijały jeszcze jakoś inaczej. Natomiast parametr, który steruje odbijalnością, to jest Ray Mirror. I teraz sobie włączymy ten Ray Mirror i proszę zobaczyć, w niektórych miejscach kulka odbija światło, więc widać w niej odbicia, a w niektórych nie. Jeżeli zmienię tę teksturę na przykład na wood, to myślę, że ten efekt będzie jeszcze bardziej widoczny. Proszę zobaczyć, kulka w niektórych miejscach jest jakby szara, w niektórych czarna i te szare miejsca nie odbijają w ogóle nic. W tym miejscu tutaj się nie odbija kostka, natomiast obok gdzieś tam się odbija, dzięki temu właśnie, że jest biały kolor na teksturze.
No i to jest ten parametr, który steruje właśnie dokładnie odbiciem. Więc podsumujmy jeszcze raz, ponieważ to trochę pomieszałem. Mirror określa kolor odbicia, nie samo odbicie. Natomiast parametr ray mirror określa siłę odbicia w materiale. Jeżeli zmienię sobie odbijalność całkiem na 0, no i znowuż mam tutaj 0, spróbujmy jeszcze dewar podnieść. Teraz mam elegancką odbijalność, która jest zależna tylko i wyłącznie od tekstury. Gdybym chciał, mogę dodać jakąś inną teksturę i zobaczyć, jak będzie wyglądał efekt takiego odbicia. Może na przykład jakieś lustro. No, dochodzę do jakichś takich dziwnych układów. Z tego, co mi się obejrzało, to całkiem fajnie działało Voronoi. Z tym, że Voronoi weźmy sobie może troszeczkę inny. Czebyszew. No nie wiem, musiałbym tutaj kombinować. Może lepiej byłoby wziąć Musgrave'a. I dać coś takiego, zaraz popatrzymy. Ok, offset jeszcze zmienię. No tu bym chciał mieć akurat odbicie tych kolorów, a nie chcę włączać rampy, no ale to też może być dosyć ciekawe. No dobra, nie będę się może bawił tym odbiciem, nie będę kombinował. Natomiast ważne jest to, żeby pamiętać, że kolor mirror, a odbicie to jest ray mirror, dlatego tu jest napisane promień, promień, lustro i tak dalej. No więc to są wszystkie ustawienia dotyczące tego parametru. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.